W tym programie będziemy zajmować się przede wszystkim najgorętszym lotniczym tematem w Polsce, czyli centralnym portem komunikacyjnym. Z czasem postaram się wplatać również inne wątki lotnicze i infrastrukturalne, natomiast będziemy przede wszystkim koncentrować się na CPK. Zapraszam do oglądania, zapnijcie pasy, lecimy. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Dla tych z Państwa, którzy przez ostatnie pół roku siedzieli pod kamieniem, nie otwierali internetu, nie czytali gazet, na wstępie krótkie przypomnienie o co chodzi w projekcie CPK i dlaczego ta inwestycja jest tak bardzo istotna dla Polski. Centralny port komunikacyjny to zakrojony na szeroką skalę program modernizacji polskiej sieci kolejowej wraz z budową nowego międzynarodowego hubu lotniczego położonego między Warszawą i Łodzią. Program kolejowy ma za zadanie ostateczne odejście od kształtu sieci odziedziczonej jeszcze po zaborcach i stworzenie nowego układu odśrodkowo komunikującego z Warszawą wszystkie najważniejsze metropolie w Polsce. Elementem programu kolejowego jest też wybudowanie kolei dużych prędkości pomiędzy Warszawą i Łodzią, wraz z dalszym odbiciem na Wrocław i Poznań. U zbiegu wszystkich kluczowych szprych kolejowych, w odległości około 40 km na zachód od Warszawy, planowany jest nowy międzynarodowy hub lotniczy, który zastąpić ma dzisiejsze lotnisko Chopina. Lotnisko ma w pierwszej kolejności mieć pojemność około 34 milionów pasażerów, z opcją dalszej rozbudowy w stronę 40, 50 czy 60 milionów pasażerów, w zależności od bieżących potrzeb. Port lotniczy będzie nowym domem dla polskich linii lotniczych LOT, które będą realizować w nim działalność tranzytową, jak również innych regularnych oraz czarterowych linii lotniczych. CPK ma szansę stać się kluczowym węzłem transportowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, dzięki swojemu doskonałemu położeniu, a także dzięki potencjałowi ludnościowemu i gospodarczemu, jest wręcz predysponowana do tego, aby pełnić funkcję integratora transportowego dla całego regionu. Posiada również niezbędny know-how zbudowany przez lata, m.in. w polskich liniach lotniczych LOT oraz w polskich portach lotniczych. Europa Środkowo-Wschodnia jest jednym z najszybciej rosnących rynków lotniczych na świecie. Jest to obszar zamieszkały przez blisko 180 milionów ludzi, wykonujących obecnie około 200 milionów podróży lotniczych rocznie, czyli podróżujących średnio raz do roku. W Europie zachodniej wskaźnik ten wynosi 3-4 podróże lotnicze rocznie. Wraz ze wzrostem gospodarczym i zamożności społeczeństw, liczba pasażerów w naszym regionie będzie dynamicznie rosnąć. Szacuje się, że w ciągu 10-15 lat w Europie środkowo-wschodniej Przybędzie 150 milionów dodatkowych pasażerów lotniczych. Otwiera to przed Polską fenomenalną szansę. W Polsce istnieje już prężnie funkcjonujący hub lotniczy. Jest nim dzisiaj lotnisko Chopina w Warszawie. Niestety, ze względu na wyczerpanie przepustowości, port ten nie może dalej się rozwijać i jedynym sposobem na umożliwienie dalszego wzrostu jest zbudowanie nowej infrastruktury. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zmaksymalizować łączność lotniczą Polski ze światem. W przeciwieństwie do lotnic regionalnych, operujących wyłącznie w oparciu o potencjał ruchu lokalnego, hub agreguje popyt z wielu źródeł, co umożliwia otwieranie i utrzymywanie rentownych połączeń, na których w inny sposób nie byłoby popytu. Przykładowo, popyt lokalny na połączenia Warszawa-Tokio odpowiada ledwie jednemu rejsowi w tygodniu. Dzięki temu, że Warszawa już teraz jest hubem, polskie linie lotnicze LOT realizują aż 7 rejsów w tygodniu. Łączność lotnicza jest nośnikiem handlu, inwestycji zagranicznych, turystyki, wymiany kulturowej oraz naukowej. Jest kołem zamachowym gospodarki. Niestety Polska w dalszym ciągu w zakresie łączności lotniczej ma bardzo wiele do nadrobienia. Według PWC wzrost łączności lotniczej o 10% przekłada się na wzrost o pół punkta procentowego PKB. Według opracowań Komisji Europejskiej każde jedno euro zainwestowane w sektor lotniczy generuje aż 3 euro w innych gałęziach gospodarki. Hub lotniczy to również szansa na przekierowanie do Polski ogromnych strumieni towarów zmierzających do Polski, a które obecnie przeładowywane są za granicą, w tym głównie w portach niemieckich. W chwili obecnej tylko 17% kargo lotniczego trafia bezpośrednio do Polski. Tracimy z tego powodu liczone w miliardach wpływy celno-podatkowe, które zostają za granicą. CPK to wreszcie również kluczowy element infrastruktury bezpieczeństwa. Duży, intermodalny port lotniczy znacząco zwiększa możliwości szybkiego przerzutu wojsk i sprzętu na wypadek wzrostu napięcia międzynarodowego na wschodniej flance NATO. Możliwość szybkiego reagowania zwiększa potencjał odstraszania agresora i w ten sposób zwiększa bezpieczeństwo Polski i sojuszników w regionie. CPK nie jest projektem nowym. Prace koncepcyjne nad projektem prowadziły kolejne polskie rządy w latach 2003-2015 i ponownie od 2017 roku. Wszystkie przeprowadzone analizy, w tym ta największa z 2011 roku, przygotowana kosztem aż 11 milionów złotych na zlecenie rządu POPSL, jednoznacznie rekomendują budowę nowego portu lotniczego dla Polski i Warszawy na równinie pomiędzy Warszawą i Łodzią. Jak żaden inny projekt. CPK ma więc potencjał na bycie projektem prawdziwie ponadpartyjnym i co do którego powinna panować ogólnonarodowa zgoda. Brzmi to wszystko fantastycznie, przyznają Państwo. Niestety nie wszyscy w kraju są jednoznacznie przekonani do tego pomysłu, a wśród osób sceptycznych wobec projektu zdaje się znajdować pan premier Donald Tusk, czy też paradoksalnie pan minister Maciej Lasek, czyli pełnomocnik rządu do spraw um, CPK. Obecna ekipa rządząca szła do zeszłorocznych wyborów z jednoznacznym stanowiskiem, że projekt należy zatrzymać i potencjalnie. Zlikwidować. W chwili obecnej już to stanowisko ulega pewnej zmianie, natomiast w dalszym ciągu przyszłość projektu jest niepewna. W dotychczasowej debacie publicznej padały takie stwierdzenia, że jest to projekt przeskalowany, że jest to gigantomania. Padało wiele głosów, że ten projekt jest Polsce niepotrzebny. Między innymi pan pełnomocnik rządu, ówczesny poseł, jeszcze w październiku zeszłego roku na pytanie rynku lotniczego, czy należy projekt kontynuować, czy należy zbudować nowe lotnisko dla Polski, odpowiadał jednoznaczne nie. Sytuacja zaczęła się trochę zmieniać od czasu ekspozycji pana premiera Donalda Tuska, który w ekspoze zapowiedział, że projekt ulegnie weryfikacji i przy tejże weryfikacji będą pracować niezależni eksperci, którzy wydadzą finalną rekomendację, co dalej z projektem. Przyszłość CPK rozstrzygnie się w sposób transparentny. Pan minister Klimczak, a także pełnomocnik rządu do spraw CPK, w sposób otwarty, czytelny, bez jakichś dziwnych sytuacji, jakie towarzyszą od samego początku tego projektu, na oczach wszystkich Polek i Polaków zdecydują o tym, jaka jest przyszłość TPK i będą uczestniczyli w tym procesie wybitni i bezstronni eksperci. Gdzie jesteśmy, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym z tym projektem? Otóż, niestety znajdujemy się w punkcie nomen zero. W spółce niestety nie dzieje się nic, o czym między innymi donosi Onet. Co więcej, światło dzienne ujrzał dokument z dnia 12 lutego 2024, w którym pan pełnomocnik Maciej Lasek uprzejmie sugeruje rozważenie zarządowi spółki CPK, ażeby powstrzymała się od wszelkich działań, w tym w szczególności w kontekście pozyskiwania decyzji lokalizacyjnych. Zarząd oczywiście posłuchał tych Światłych wskazówek, i w rezultacie do dnia dzisiejszego nie zostały uzupełnione materiały niezbędne do wydania decyzji lokalizacyjnej. Jest to tym bardziej dziwne, proszę Szanowni Państwo, gdyż Wojewoda Mazowiecki poprosił spółkę na początku lutego wyłącznie o dostarczenie jednej mapy w skali 1 do 5 tysięcy, czyli to jest taki, powiedziałbym, dokument o wymiarach 80 na 120 cm. Niestety przez 60 dni spółka nie była w stanie dostarczyć tego dokumentu i poprosiła o wydłużenie terminu. Jest to tym bardziej dziwne, że spółka z całą pewnością posiada ten dokument dostępny od ręki i jego dostarczenie do biura wojewody powinno zająć jeden dzień. Przyznają Państwo dosyć dziwne, ja również dziwię się zarządowi spółki, w jaki sposób jest w stanie pogodzić z jednej strony nic nie robienie, wstrzymywanie się od wszelkich działań z faktem, że ponoszą 10 milionów kosztów stałych na same wynagrodzenia każdego miesiąca i jak to wszystko pogodzić z zasadą racjonalnego gospodarowania, do której zarząd spółki zobowiązuje kodeks spółek handlowych. Ale to pytanie pozostawiam zarządowi spółki. Krótko po objęciu nowej funkcji, pan Pełnomocnik Rządu do spraw CPK, pan Maciej Lasek, zapowiedział przeprowadzenie szeroko zakrojonego audytu przedsięwzięcia obejmującego wszystkie aspekty działalności spółki, od komponentu lotniczego przez kolejowy, aż po działalność marketingową i CSR. Zapowiedziano przeprowadzenie ośmiu audytów, których wyniki mieliśmy poznać do końca marca bieżącego roku. Dziś jest połowa kwietnia. I nie dość, że nie tylko nie znamy wyników tych audytów. Tak nawet żaden z ośmiu przetargów, które zostało rozpisane, nie zostały nawet rozstrzygnięty. W lutym mieliśmy do czynienia z dość oburzającą sytuacją, w której jeden z najważniejszych audytów dotyczący harmonogramu sekcji lotniskowej i kolejowej miał zostać przekazany do wykonania konsorcjum trzech mikrofirm, z których żadna nie posiadała dość kompetencji ani takiego ciężaru gatunkowego, żeby zmierzyć się z tego typu em, zamiarem. Tak jak mówiłem, do dnia dzisiejszego żaden z audytów nie został ukończony. Żaden z przetargów nie został rozstrzygnięty. Kolejne cztery przetargi mają szansę się rozstrzygnąć dopiero na koniec kwietnia, ale jak z tym będzie, zobaczymy. Z całą pewnością, proszę Państwa, nie zobaczymy żadnych wyników audytu wcześniej niż po wakacjach. W obliczu tej sytuacji pan pełnomocnik wraz ze spółką przystąpił do dość niestandardowego działania, a mianowicie postanowiono, że spółka zaudytuje samą siebie. I tak faktycznie na początku kwietnia do biura pełnomocnika rządu spłynęły opasłe samokrytyki raporty z audytu, które spółka przygotowała na samą siebie. Co znajduje się w tych raportach? Nie wiadomo. Kto dokładnie sporządzał te raporty? Nie wiadomo. W jaki sposób dobrani zostali z doradcy zewnętrzni, którzy rzekomo prowadzili część prac związanych z tymi audytami? Również nie wiadomo. Nie wiadomo jakie posiadają kompetencje. Nic nie wiadomo proszę Państwa na temat tych audytów i osobiście uważam, że jest to przeciwieństwo owej transparentności, która była obiecywana wokół tego procesu. Przepraszam, nie jest do końca prawdą, że nic nie wiadomo o wynikach owych audytów. Otóż niesamowitym zbiegiem okoliczności do części raportu dotyczącego działalności marketingowej i CSR dotarł redaktor Niswika, redaktor Rzeczkowski. I proszę Państwa, w ostatnim poniedziałek ukazał się artykuł ujawniający szokujące fakty na temat działalności spółki w zakresie marketingu i CSR. Redaktor pewnie znalazł raport leżący gdzieś w przychodniku, gdy przypadkiem przechadzał się obok dworca zachodniego w Warszawie. Czego dowiadujemy się z tego wybitnego dzieła sztuki dziennikarskiej? Otóż na przykład tego, że spółka ośmieliła się zorganizować za aż 40 tysięcy złotych briefing prasowy celem omówienia wyników prac do firmy doradczej dotyczących korzyści tego, jakie płyną z projektu CPK. Albo, że ośmieliła się zamówić 100 giftów korporacyjnych w postaci 100 torebek skórzanych o wartości 220 złotych każda. Albo że kosztem kilkuset tysięcy złotych wzięła udział w największych targach kolejowych w Europie, które w 2022 roku odbywały się w Berlinie. Proszę Państwa, spółka realizuje projekt za 155 miliardów złotych, a redaktor Rzeczkowski próbuje kręcić aferę z tego, że spółka wydaje tysiące złotych na różnego tego typu inicjatywy. Jest to jednoznacznie z mojej strony próba. Obrzucenia spółki i całego projektu błotem w nadziei, że być może coś się przyklei. Dokładnie tak samo, jak to miało miejsce w przypadku Krzyszka Stanowskiego i Agory niedawno. Warto zresztą, proszę państwa, odnotować poziom samozadowolenia redaktora. Nazwijmy rzeczy po imieniu i wprost. No, chodziło o to, żeby za pieniądze CPK promować PiS i jego kandydatów przed wyborami e, parlamentarnymi. To jest proste, jak drut, szczególnie po tej lekturze mojego tekstu, czy ja mogę powiedzieć po lekturze, tych wydatków, do których miałem dostęp. Oczywiście, proszę Państwa. Ja sam zgadzam się, że część z ujawnionych danych budzi wątpliwości. I generalnie również zgadzam się co do tego, że spółka, która nie przynosi żadnych dochodów, raczej powinna ograniczać swoją działalność w zakresie marketingu i CSR. Natomiast nie jest ok to, że zamiast upublicznić raport, zamiast przedstawić go w pełnej wersji opinii publicznej, Doprowadza się do przecieku kontrolowanego do zaprzyjaźnionej redakcji, w nadziei, że uda się rozpętać wokół tematu aferę. Równie słabe jest to, że głosu w tym artykule udzielają anonimowi przedstawiciele nowych władz spółki, jakby bali się występować pod nazwiskiem. Wyjątkowo jest to słabe, proszę Państwa, jest to zaprzeczenie ponownie idei transparentności procesu, o której byliśmy zapewniani. Dlatego też wzywam Pana Pełnomocnika Rządu. Panie Ministrze. Karty, a w zasadzie audyty na stół. Proszę udostępnić pełną treść raportów opinii publicznej. Niech każdy Polak ma możliwość przeczytania, zapoznania się z treścią i wyrobienia sobie własnej opinii. Tego typu przecieki kontrolowane są wyjątkowo szkodliwe społecznie i naprawdę nie pomagają sprawie. I wreszcie, proszę Państwa, co szczególnie ważne: nawet gdyby spółka zakupiła milion torebek skórzanych, w żaden sposób to nie zmienia. Podejścia do kluczowego pytania, czyli czy Polska potrzebuje nowego hubu lotniczego pomiędzy Warszawą a Łodzią. Jest to temat zupełnie z tym kluczowym zagadnieniem niezwiązany. Oczywiście należy przeprowadzić transparentny i uczciwy audyt, i jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek nieprawidłowości, należy określone osoby pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast nie wpływa to na kluczową decyzję. Nie daje to nam odpowiedzi na to, czy Polska potrzebuje hubu lotniczego, czy należy kontynuować ten projekt. No i proszę Państwa, teraz dochodzimy do kluczowego. Pytania, co dalej? Według docierających mi informacji, w ciągu dwóch, trzech tygodni możemy spodziewać się konferencji prasowej, dużej konferencji prasowej, w trakcie której ujawnione zostaną częściowo przynajmniej wnioski z rzeczonych audytów i poznamy, jakie rekomendacje dotyczące projektu pan pełnomocnik zamierza przedstawić rządowi. Osobiście spodziewam się, obserwując pewną ewolucję poglądów na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy, że rekomendacja będzie tak, Polska potrzebuje nowego lotniska, ale. No właśnie, ale. Pan pełnomocnik uparcie od wielu miesięcy y, powtarza tezę, że portu lotniczego tej skali, w tym miejscu nie da się zbudować szybciej niż w latach 2032-2035. Nie przedstawia ku temu żadnych argumentów oprócz widzi, mi się. Od początku, szanowni państwo, budzi to mój zdecydowany sprzeciw. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy budować lotnisko przez 11 lat? Podczas gdy mamy wydaną i ważną decyzję środowiskową, z tym mamy masterplan całego lotniska, mamy projekt koncepcyjny terminala, jak również na ukończeniu projekt budowlany terminala. W zasadzie z tej całej fazy przygotowawczej jedyne co nam pozostało, to uzyskać decyzję lokalizacyjną. Do tego wystarczy uzupełnić wniosek o jedną mapę, a następnie wystąpić o pozwolenie na budowę. Jestem przekonany, że w przyszłym roku może ruszyć budowa. Nowego portu lotniczego. I proszę Państwa, jest to szczególnie zaskakujące, gdy mówimy 11 lat. 11 lat to jest tylko nieznacznie mniej niż Niemcy budowali słynny Berlin. Natomiast jest to znacznie więcej od szeregu projektów lotniskowych, które zrealizowano w ostatnich latach. I tak na przykład Turcy zbudowali ogromny hub ostatnio w 4 lata. Ktoś powie, "Ok, Turcja to jest nie Unia Europejska i oni mogą inaczej działać. No to OK. Brytyjczycy zbudowali Terminal 5 na Heathrow 5 lat Term Terminal drugi na Heathrow zbudowali w 5 lat. Poza Europą, lotnisko w Denver budowane było przez 5 lat. Lotnisko w Osace i w Hongkongu, gdzie trzeba było usypać sztuczną wyspę na oceanie, oba były wybudowane w ciągu 7 lat. Naprawdę, powtarzanie, że potrzebujemy 11 lat na zrealizowanie tego typu projektu, jest Yy, samo spełniającą się przepowiednią. Dlatego, proszę Państwa, wszelkie tezy, że projekt zajmie 10 lat i więcej, traktuję jako zasłonę dymną i wymówkę do tego, żeby w obecnej kadencji Sejmu nic z tym projektem nie robić. A tymczasem, proszę Państwa, zdając sobie sprawę z krytyczności sytuacji, z jaką stykamy się w zakresie dostępności infrastruktury lotniskowej na Mazowszu, a także z obiektywnej szansy rynkowej, którą mamy jako Polska, jako Polskie Linie Lotnicze LOT, powinniśmy dążyć do tego, żeby czym prędzej ten projekt dokończyć. Pełnomocnik rządu do spraw CPK powinien nie zwlekać, tylko użyć wszystkich swoich prerogatyw, a żeby ten projekt ruszył z miejsca, a żeby w przyszłym roku mógł zacząć lać się beton na baranowskich Łąkach i żebyśmy faktycznie rozpoczęli budowę. Jeżeli rozpoczniemy w przyszłym roku budowę, nie widzę żadnych powodów, żebyśmy później niż w roku 2030 nie mieli cieszyć się nowym. Fantastycznym portem lotniczym. OK, nawet jak nam się nie uda zbudować tego lotniska w 5 lat, to zbudujemy je w 6 lat. W dalszym ciągu będziemy w roku 2031 i niczego to nie zmieni w ogólnym obrazie sytuacji. Natomiast jeżeli z góry zakładamy, że będziemy budować lotnisko lat 11, będzie to samo spełniająca się przepowiednia. Przyjęcie zapewnik roku 2035 bądź późniejszego rzutuje również na decyzje, które należy podjąć teraz odnośnie ewentualnej rozbudowy portu lotniczego w Modlinie. Oraz lotniska Chopina. O tym już teraz się bardzo szeroko mówi. O tym mówi bezpośrednio Pan Pełnomocnik Rządu, o tym mówi Zarząd Polskich Portów Lotniczych. De facto ogłaszane jest światu już w tym momencie, przed wynikami audytu, że będzie rozbudowywany Modlin. Oraz Chopin. W przypadku Modlina mowa w tym momencie o rozbudowie przede wszystkim terminala pasażerskiego, a także o dobudowaniu kilku miejsc postojowych dla samolotów. Projekt miałby się rozpocząć w roku 2025, potrwać dwa lata, tak żeby w roku 2027 móc zacząć przyjmować dodatkowych pasażerów. Ogółem plan jest taki, żeby z obecnych 3,5 miliona pasażerów. Port w Modlinie wzrósł do 5,5 miliona w roku 2029 i pewnie docelowo gdzieś tam do 7 czy 8 milionów w bardziej odległej przyszłości. Jest natomiast jeden haczyk, proszę szanowni państwo, i o tym się mało mówi w debacie publicznej, co mnie osobiście bardzo dziwi, ale tajemnicą Poliszynela jest, że pas startowy w Modlinie ma tylko warunkowe dopuszczenie techniczne i będzie wymagał De facto zamknięcia gdzieś pomiędzy rokiem 2028 a 2030, i w Modlinie trzeba będzie zbudować nową drogę startową. A nowa droga startowa to jest tak miliard e, lekką ręką. Dziwię się, dlaczego o tym się nie informuje opinii publicznej. Ale zostawiając to wszystko z boku na chwilę, szanowni Państwo, tak szczerze, ja nie mam wiele przeciwko, żeby, żeby modlin. Rozbudować. Warszawa nawet po otwarciu CPK będzie potrzebować w dalszym ciągu portu dla przewoźników niskokosztowych, takich jak Ryanair. Więc jak bardzo samorząd województwa chce rozbudować ten port, niech rozbudowują, tylko niech to nam się wszystkim opłaca. Należy jednak, proszę Państwa, zaznaczyć, że w ostatniej dekadzie Modlin był swego rodzaju symbolem pewnej patologii trawiącej polski rynek lotniczy, a mianowicie ukrytego finansowania, którego samorządy udzielają z naszych podatków, przewoźnikom niskokosztowym w postaci ukrytych zniżek bądź też dopłat za tak zwaną promocję regionu. Przykłady owej promocji regionu mieliśmy ostatnio na przykład w Bydgoszczy czy w Zielonej Górze. Port lotniczy w Bydgoszczy na przykład w ostatnio rozpisanym publicznym przetargu wybrał Ryanaira jako zwycięzcę i zaoferował mu 33 miliony złotych za promocję regionu. W rzeczywistości chodzi o dopłatę do lotów w kilka miejsc w Europie, żeby tylko Ryanair łaskawie przyszedł i polatał z portu lotniczego w Bydgoszczy. 33 miliony złotych, proszę państwa. Odnieśmy to do 27 milionów złotych w ciągu wydanych w ciągu 5 lat przez Centralny Port Lotniczy Komunikacyjny na działania marketingowe. W samym Modlinie sytuacja była inna. Tam na bazie ekstremalnie niekorzystnej umowy zawartej pomiędzy portem lotniczym a Ryanerem przez 10 lat obowiązywał cennik w ramach którego Ryanair płacił tym mniej, im więcej latał i tym więcej przewoził pasażerów. Tak, proszę Państwa, nie przesłyszeliście Państwo. Im większy był wolumen pasażerów, tym niższa była całościowa stawka. Tak, że przewożąc 3-3,5 miliona pasażerów, Ryanair płacił tylko 5 zł za pasażera względem 81 na lotnisku Chopina. W efekcie, szanowni Państwo, przez 10 lat zakumulowana strata netto wraz z uwzględnieniem dopłat, które rok rocznie udzielał samorząd województwa portowi lotniczemu, łączna strata wyniosła ponad 180 milionów złotych, a łączna kwota tych zniżek przekroczyła kwotę 300 milionów. Wszystko to z naszych podatków powędrowało do kieszeni Michaela O'Leary'ego czyli prezesa Ryanaira. Oczywiście nie osobiście Maika O'Leary'ego, ale chodzi o, o kasę przewoźnika. W tym momencie na szczęście po 10 latach cennik został już zmieniony i Ryanair płaci średnio nie 5, tylko kilkanaście złotych. Jednak w dalszym ciągu za każdego pasażera powyżej 2,5 milionów płaci obecnie opłaty pasażerskiej 6 złotych. Ponownie względem 81 na lotnisku e, Chopina. Zasadnicze pytanie zatem pozostaje, czy warto jest wydawać 300 milionów złotych, a perspektywie miliard na rozbudowę lotniska w Modlinie podczas gdy operuje tam jeden przewoźnik który za każdego dodatkowego pasażera pobierze zapłaci przepraszam 6 zł łatwo policzyć że 2 miliony dodatkowych pasażerów razy 6 zł to raptem 12 milionów złotych przychodów w skali roku, względem miliarda mld inwestycji, które należy zrobić. Oczywiście, ktoś powie, że ale ściągniemy innych przewoźników do Modlina. Otóż, proszę Państwa, nie ściągnął dodatkowych przewoźników do Modlina, bo żaden przewoźnik lotniczy na czele z Wizerem, z Entererem, z innymi poważnymi graczami nie wejdzie do księstwa udzielnego Ryanera, żeby tam z nim bezpośrednio konkurować. Więc decyzję pozostawiam tutaj. Włodarzom, natomiast chciałbym wiedzieć na bazie jakiego biznesplanu decyzja o rozbudowie Modlina zostanie podjęta. Chętnie bym zaudytował ten biznesplan. Co do samej rozbudowy lotniska Chopina, tutaj jestem kategorycznie przeciwny. I to z kilku powodów, szanowni państwo. Po pierwsze, przy założeniu, że kontynuujemy projekt budowy nowego lotniska, każda złotówka wydana na lotnisko Chopina, na jego rozbudowę, będzie stracona. Bo nie zwróci się w okresie kilku lat, które, które dzieliłoby ukończenie rozbudowy lotniska Chopina, a otwarciem nowego portu. Mówimy tutaj co najmniej o 4 miliardach złotych. I ja już w ogóle już słyszę te wszystkie argumenty, że nie budujmy CPK, bo dopiero co władowaliśmy miliardy w rozbudowę lotniska Chopina. To jest ślepa uliczka, szanowni państwo. Po drugie, sam PPL przyznaje, że rozbudowa Chopina rozpoczęłaby się nie prędzej niż w roku 2026 i potrwa 3 lata. Zatem, proszę Państwa, jesteśmy w roku 2029 względem 2030, no powiedzmy 31, czy nawet tego 32, kiedy CPK może zostać ukończone. Jaki sens ma ładowanie się teraz w taką rozbudowę Chopina, jeżeli możemy dosłownie chwilę potem mieć oddane piękne, nowoczesne lotnisko? Po trzecie, proszę Państwa, trzyletnia rozbudowa lotniska Chopina. Przyniesie bardzo poważne zakłócenie pracy portu lotniczego i to portu lotniczego, który już teraz jest wypełniony w 100%. To, proszę Państwa, skutkować będzie tymczasowym ograniczeniem przepustowości. Czyli zamiast zwiększać liczbę pasażerów na lotnisku Chopina, będziemy musieli ją chwilowo przez kilka lat zmniejszyć, po to, żeby móc przeprowadzić prace budowlane. Jaki to ma sens? Po czwarte, Zapowiadane zwiększenie przepustowości lotniska Chopina do 27-28 milionów pasażerów rocznie musiałaby się wiązać. Z otwarciem kwestii środowiskowych i zwiększeniem liczby operacji lotniczych nad Warszawą. To wiązałoby się ze zmianą decyzji środowiskowej. I proszę Państwa, nie ma takiej siły we wszechświecie, żeby można było tą decyzję szybko uzyskać. Nie wierzę osobiście w termin rozpoczęcia prac 2026, gdyż do tego czasu nie uda się zmienić decyzji środowiskowej dla lotniska. No i po piąte, wreszcie, proszę Państwa. Wydamy miliardy, zakłócimy pracę lotniska, oddamy do użytku tą infrastrukturę krótko przed tym, jak możemy ukończyć CPK, a osiągniemy mierny efekt końcowy. Bo czymże jest 28 milionów pasażerów przepustowości? 28 Chopin plus, dajmy nawet na to, 8 na Modlinie, to jest łącznie 36 milionów pasażerów przepustowości rocznej. W tym samym czasie Urząd Lotnictwa Cywilnego przewiduje, że w roku 2035 popyt generowany przez samą aglomerację warszawską to będzie 39 milionów pasażerów, a w roku 2040 45 milionów pasażerów. Więc nic nam to nie da. Przedstawiwszy te wszystkie fakty, pozostaje mi tylko zaapelować do pana pełnomocnika rządu o to, żeby porzucić te irracjonalne pomysły i zmobilizować wszystkie zasoby intelektualne i rzeczowe państwa i podjąć dynamiczne działania zmierzające do tego, żeby ukończyć budowę centralnego portu lotniczego jak najszybciej, optymalnie nie później niż w roku 2030. Wszystkie inne rozwiązania są ślepą uliczką. Nie mieści mi się w głowie, jak można coś takiego. A bo tym bardziej coś takiego przeciwstawiać takiej wizji. Jak można paździerz przeciwstawiać rozwojowi i nowoczesności? Jak można nie rozumieć szansy, przed którą stoi lot, ale tak naprawdę szansy, przed którą stoi Polska? Jak można nie chcieć poprzez mądrze prowadzoną politykę infrastrukturalną wspierać naturalne predyspozycje Polski do tego, żeby być regionalnym liderem? Nie tylko w zakresie rynku lotniczego, tylko w ogóle liderem całego regionu. I naprawdę nie znajduję tu, Szanowni Państwo, innego wyjaśnienia niż ograniczenia natury mentalnej. Ograniczenia polegające na odwrotności megalomanii, czyli na mikromanii. Na przekonaniu, że jesteśmy względem krajów zachodnich gorsi, słabsi, biedniejsi, mniej światowi. Dlaczegoś biedny, bom głupi. A dlaczegoś głupi bom biedny. To wszystko są brednie, szanowni państwo. Jestem przekonany, że przedstawiciele młodego pokolenia, a w tym szczególności widzowie kanału Zero, wyzbyci są wszelkich kompleksów względem Zachodu. Podróżujemy po świecie, znamy języki, mamy znajomych na, na, na całym świecie i widzimy, jak świat wygląda. Widzimy, że Polska niczemu nie ustępuje. Widzimy, że Polska, jak również my sami, jesteśmy często w stanie robić rzeczy lepiej i szybciej niż nasi zachodni koledzy. I dlatego właśnie tak nieznośny jest ten brak ambicji, brak rozmachu, brak porywającej wizji tego, jak Polska mogłaby wyglądać za 10 czy 20 lat. CPK, szanowni Państwo, stało się de facto takim symbolem, symbolem nowej społecznej aspiracji, która uwidoczniła się w ostatnich miesiącach i która, jestem przekonany, będzie tylko narastać. Mówiłem to, Tutaj w tym studiu dwa miesiące temu i mogę powtórzyć ponownie dzisiaj. Apel do polityków. Nas nie interesuje ciepła woda w kranie. My oczekujemy od was rozwoju. My oczekujemy od was ambicji. My oczekujemy od was porywającej wizji tego, jak ten kraj ma wyglądać za 10 czy 20 lat. Nie interesuje nas mikromania, nie interesuje nas kompleks względem zachodu i przede wszystkim nie interesują nas ciągłe igrzyska dla idiotów, które konsumują nasz czas i energię, ale nie pozwalają realizować szans rozwojowych, które stoją przed tym krajem. I to tyle, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę. Zostawcie proszę w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. A tymczasem podpaniam się nisko i pozdrawiam. Do zobaczenia. Sponsorem kanału zero jest rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału zero.